Witaj, drogi widzu. Gdy 25 marca bieżącego roku trwały w kościołach świata żarliwe modlitwy o pokój na Ukrainie i zawierzanie Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi, także i moja parafia włączyła się duchowo w zanoszenie do Boga i Maryi próśb o ustanie wojny, próśb o przyjęcie przez Maryję uroczystego aktu zawierzenia Rosji i Ukrainy, którego dokonał papież Franciszek, próśb o przemianę ludzkich serc. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju trwała w moim parafialnym kościele do godziny 21. O 21 nastąpiło zaś odśpiewanie apelu jasnogórskiego. Gdy wpatrywałam się w tamtej właśnie godzinie w znajdującą się w mojej parafialnej świątyni figurę Matki Bożej, z głębi serca wyrwało mi się westchnienie. Ach, jakże chciałabym być teraz w Częstochowie. Tu jest Twoja Częstochowa, odpowiedziała mi Matka Boża poprzez wpisanie mi do serca i umysłu właśnie takich słów. Podarowane mi przez Maryję słowa „Tu jest Twoja Częstochowa” przypomniały mi o tym, że mój parafialny kościół idealnie nadaje się do tego i z powodzeniem może pełnić rolę duchowej stolicy dla mojej duszy, rolę wspaniałego i jedynego w swoim rodzaju dla pożytku mojej duszy sanktuarium. Jest w nim bowiem wszystko to, co najważniejsze i do zbawienia mi potrzebne. Jest Jezus, jest Maryja, jest Duch Święty, jest cała Trójca Święta, która zniża swój majestat, by być blisko każdego człowieka, który zechce ją w swoim sercu naprawdę szczerze uwielbiać. Słowa „Tu jest Twoja Częstochowa” przypomniały mi tamtego dnia o tym, że nie muszę wcale jechać do Częstochowy, aby poczuć przy sobie szczególną obecność Maryi. Ona jest bowiem także i tutaj, w moim parafialnym kościele, każdego dnia gotowa, tak samo jak w Częstochowie, być moją mamą, przyjaciółką, wspomożycielką, królową i drogowskazem do Jezusa. Jezusa, w którym i dla którego chcę żyć, prowadząc przy okazji dla Niego i dla Was ten kanał.